Dziękuję bardzo. Witam Państwa serdecznie. To dla mnie duża przyjemność, duży zaszczyt mieć możliwość spotkać się z Państwem dzisiaj przy takiej okazji jak omówienie stanu onkologii na rok 2013. Myślę, że to jest bardzo dobra okazja, żeby w gronie osób, które zajmują się onkologią na co dzień, spróbować zdefiniować jej dzisiejszy status, określić słabe i mocne strony i zreasumować pewne zadania, które wykonujemy, pokazać ewentualne kierunki dalszych zmian i zdefiniować sobie status quo. Myślę, że warto powtarzać rzecz, która no, pada często przy takich okazjach, ale szczególnie w gronie Państwa, którzy zajmują się publikowaniem i dostarczaniem informacji dla naszych pacjentów. Warto pamiętać o tym, że wciąż podkreślamy jedną rzecz, mianowicie, że od 1 stycznia 2006 roku istnieje coś takiego jak Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych, postanowiony na mocy ustawy, która to gwarantuje stały, niezależny od fluktuacji politycznych, niezależny od zmian ekonomicznych, od kryzysów, stały dopór środków na realizację zadań związanych ze zwalczaniem chorób nowotworowych w Polsce. To jest bardzo istotna rzecz, dlatego że właściwie co roku mówimy o tym, że co najmniej 250 milionów złotych powinno zostać wydanych na ten cel i tu mówimy o działaniach, które są poza normalną sferą działań związanych z obsługą świadczeń w zakresie tego, co robi Narodowy Fundusz Zdrowia. Mówimy o pieniądzach, które są przeznaczane z pieniędzy budżetowych dodatkowo na różne cele, które sobie w tym Narodowym Programie zdefiniowaliśmy. Warto pamiętać o tym, że nie mniej niż 10% tej kwoty jest znowu na mocy tejże ustawy przeznaczonych na wczesną profilaktykę na wczesne wykrywanie nowotworów i na profilaktykę. I to też jest bardzo ważna rzecz, dlatego że to w jasny sposób również definiuje redystrybucję tych środków. Warto przypominać o tym, że cele programu, które zostały ujęte, zdefiniowane na dosyć ogólnym poziomie, są realizowane w różny sposób i przy zaangażowaniu właściwie wszystkich autorytetów onkologicznych w kraju te konkrety realizacji tych celów są właściwie aktualizowane i budowane i realizowane zgodnie z założeniami. Myślę, że jesteśmy już w tej chwili po ładnych kilku latach działania programu. Możemy już dosyć zdecydowanie określić jego słabe i mocne strony, ale warto w tej krytyce różnych słabości pamiętać o tym głównym, o tej głównej kwestii, jaką jest no, możliwość realizowania tych celów za środki zagwarantowane w ustawie. Ja chcę Państwu przypomnieć również o tych zasadniczych celach, bo to jest ważne, żebyśmy skupiając się dzisiaj w tych panelach na poszczególnych elementach działań Narodowego Programu, pamiętali, jakie na samym początku zdefiniowaliśmy te cele. Te cele zawierały się w 5 takich głównych grupach. Pierwszy z nich to było zahamowanie wzrostu zachorowań na nowotwory. Ja w tej chwili też wiem, że mamy tu, jeśli chodzi o panele, rozwinięcie tych wątków w dosyć wyczerpujący sposób w późniejszej części, więc nie będę już się skupiał na poszczególnych elementach. Chętnie ustosunkuję się w trakcie do pewnych kwestii, bo wiemy już też, że nie wszystkie z tych celów udaje się osiągnąć w sposób satysfakcjonujący i cały czas analizujemy te kwestie dotyczące poprawy skuteczności realizacji celów. Niemniej jednak progres w wielu tych zakładanych grupach celów został zaobserwowany. Kolejny cel to jest osiągnięcie średnich europejskich wskaźników w zakresie wczesnego wykrywania nowotworów. Tutaj również jest jeszcze wiele do zrobienia. Trzeci cel to osiągnięcie średnich europejskich wskaźników skuteczności leczenia. Czwarty to stworzenie warunków do wykorzystania w praktyce onkologicznej postępu wiedzy o przyczynach i mechanizmach rozwoju nowotworów złośliwych. I piąty to utworzenie systemu ciągłego monitorowania skuteczności i zwalczania nowotworów w skali kraju i w poszczególnych regionach kraju. Te 5 zasadniczych celów są i były od 2006 realizowane w różnych zakresach. Właściwie ta moja krótka wypowiedź no,
nie daje mi szansy ustosunkowania się do wszystkich z nich. W pewnej formie, w następnych częściach, w poszczególnych elementach panelu będą, wiele z tych wątków będzie poruszanych. Chcę podkreślić, że wiele tych zagadnień absolutnie wymaga wciąż jeszcze dużej pracy i patrząc na wyzwania i epidemiologiczne, i wyzwania demograficzne, przed którymi stoimy, musimy, tak jak większość państw o określonej strukturze demograficznej i epidemiologicznej, liczyć się z tym, że wyzwanie w postaci chorób onkologicznych będzie wciąż właściwie głównym, kluczowym wyzwaniem oprócz chorób cywilizacyjnych. I to oznacza, że aktualność tego programu, niezależnie od tego, jak będziemy oceniali sposób realizacji jego celów dotychczasowy, będzie wciąż aktualna, jeśli nie rosnąca. Oznacza to również potrzebę przygotowania wszystkich struktur państwowych w zakresie interdyscyplinarnego podejścia między instytucjami, między ministerstwami, ale również dużego zaangażowania społecznego na poziomie również organizacji pozarządowych i wreszcie, co najważniejsze moim zdaniem osobiście jako lekarza, czyli wzrost świadomości pojedynczego obywatela, pojedynczego pacjenta, który ma pewien wpływ codzienny, właśnie wydaje się w wielu aspektach, że najistotniejszy na po pierwsze działania profilaktyczne, które są najskuteczniejsze, jak również na zakres działań związanych z wczesnym wykrywaniem. Do tego trzeba dużej świadomości, do czego trzeba pracy nad edukacją, ale do tego trzeba przede wszystkim zaangażowania całej sfery społecznej we wszystkich jej aspektach i to od możliwie wczesnego wieku. Ponieważ mamy jeszcze, mówimy o dużych kwotach tak naprawdę angażowanych środków budżetowych, łącznie przypomnę Państwu, że jeśli weźmiemy pod uwagę te parametry, które przytoczyłem co do zakresu zaangażowania finansowego, to mówimy łącznie o gigantycznej kwocie ponad 3 miliardów złotych zaangażowanej w trakcie trwania tego programu. I powinniśmy również w sposób bardzo otwarty dyskutować o tym, również w sferze publicznej, dyskutować o tym, jak te środki są wydawane, jaka jest ich skuteczność wydatkowania tych pieniędzy i czego możemy w zamian oczekiwać. Myślę, że to jest temat do dużej debaty, już niezależnie od tego, jak będziemy oceniali dotychczasowe działania, to jest to na pewno przyczynek do tego, żeby w pewien sposób podejść, w sparametryzowany sposób podejść do oceny tego, co będziemy planowali w przyszłości. Podjęliśmy już w ministerstwie w porozumieniu tu z wszystkimi właściwie reprezentantami środowisk onkologicznych taką debatę wewnętrzną. Dzisiaj jest taki moment, żebyśmy porozmawiali o tym publicznie. Zastanawiamy się również nad tym, co niejednokrotnie było poruszane od momentu, kiedy zacząłem się zajmować, kiedy właściwie w zakresie moich kompetencji pojawiły się kwestie chorób onkologicznych. To jest kilka miesięcy wstecz, ale od razu zajęliśmy się tematem omawiania czegoś, co nazwalibyśmy strategią dla onkologii. Ten problem był sygnalizowany wielokrotnie przez liderów opinii w środowisku onkologicznego, ale ten problem również był podejmowany przez środowiska pacjenckie. Chcę powiedzieć, że takie działania w grupach roboczych planujemy w tej chwili podjąć, one na etapie wczesnych ustaleń w tej chwili właściwie zostały zainicjowane. Mam nadzieję, że będziemy mówili w niedługim czasie o konkretach w tym zakresie, że będziemy potrafili doprecyzować od strony merytorycznej, bo od tego zaczynamy, angażując środowiska onkologów polskich najwybitniejszych, jak również posiłkując się tutaj opiniami polskich środowisk pacjenckich, będziemy starali się takie cele strategiczne zdefiniować. Mówimy o długofalowej polityce i później właściwie nasze zadanie od strony czysto, od strony resortowej, to jest kwestia oczywiście ubrania tego w ramy formalne i dopasowania tego do istniejących możliwości budżetowych i istniejących możliwości w zakresie formalnym. Tyle z mojej strony. Oddaję głos Państwu, którzy są tutaj obok mnie. Bardzo dziękuję za zaproszenie na tę konferencję i bardzo dziękuję za tak liczne przybycie. Mam nadzieję, że padnie tutaj bardzo wiele interesujących informacji, które trafią za Państwa pośrednictwem
do polskich pacjentów. Mi bardzo zależałoby też na chłodzeniu pewnych emocji, które są związane z wieloma bardzo trudnymi tematami dotyczącymi chociażby zakresu refundacji pewnych leków, dotyczącymi dostępności do pewnych metod diagnostyczno-terapeutycznych. To są dosyć trudne tematy, dotykają najwrażliwszych kwestii związanych z życiem pacjentów i myślę, że warto tutaj poświęcić temu bardzo dużo czasu, bo czasami jest trudne, żeby zagłębić się w tematykę i w meritum, żeby dosyć obiektywnie przekazać pewne informacje pacjentom, którzy opierają swoje nadzieje bardzo często na również przesłankach, które są oparte na materiałach prasowych, telewizyjnych. W związku z tym rola państwa jest tutaj nie do przecenienia i pewna ostrożność w definiowaniu, w ocenie pewnych zjawisk, które obserwujemy na co dzień, myślę, że byłaby tu wysoce pożądana. Mam nadzieję, że dzisiejsze spotkanie również przyczyni się do tego, że państwo dostaniecie potężną dawkę merytorycznej informacji na wiele kwestii związanych z leczeniem nowotworów w Polsce, co ułatwi nam w przyszłości taki rozsądny i merytoryczny dialog. Bardzo dziękuję.